Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Phil, Destroy All Humans, kolejny materiał przed nami, kolejna eskapada krypto. Zobaczymy co tym razem się wydarzy, co się w tym momencie stanie. Misja nazywa się Pozycja Żółwia, a no brzmi to całkiem dziwnie. Jednak zobaczcie, że obrazek jest dosyć sugestywny, co możemy uświadczyć w tym materiale, więc przekonamy się, ile będzie z moich założeń, czy faktycznie wysadzimy całą bazę z bomby, na której siedzimy. Ach, no brzmi to nad wyraz dziwnie. Co u was słychać przy okazji? Jak tam się czujecie, jak zdrówko? Oraz co ciekawego dzisiaj porabialiście. Zobaczmy sobie, tylko gra się doczyta. To jest właśnie ciekawe, że po splaszarcie jest jeszcze loading screen. To wydaje mi się, że jest taka rzecz ewentualnie do zmiany. Chociaż pewnie to jest też kwestia sprzętowa. Może gdyby był SSD wbudowany. General Armquist, good of you to come. Thought you might be too busy running damage control out in California. Never too busy to watch the Air Force fall flat on its face, Jack. Corporal Patterson, let's show our guests what this bottle rocket can do. Oj tak, pokażcie do czego jest zdolna. No ja chcę zobaczyć jak ta machina... Vertical takeoff and landing! How do you like them apples? No tak. That's it? That's your ultimate weapon? Patterson! Get over there and tell McGillicuddy to get that bird in the air right this second, or he's gonna be testing go-karts for the next 20 years! $40 million for that? No tak, piękna historia, a nie macie w zanadrzu może broni jądrowej? Innowacyjny samolot rozbija się. Hicks mówi o sabotażu, Armkis obwinia brak kompetencji. To już koniec misji? Nie mogę, ach. No! Listen, Crypto. At this very moment, they are preparing a nuclear device for testing in a nearby weapons range. A nuclear device? Don't sweat it. That monkey's as good as dead. No, interesujące. Oho. Mamy potencjalnego jegomościa, który z miłą ochotą nawiązał współpracę, co zresztą widzicie. Co nie zmienia faktu, że teraz musimy dostać się na poligon, no i to jest taki już klasyczny schemat. Czyli dostajemy się, jakby nigdy nic, infiltrujemy bazę od środka. Tak, tu sobie trenujemy, zahipnotyzuj kierowcę ciężarówki. No nieźle. No i co ja mu takiego wyszeptałem na łóżko? Czyżby jakiś oryginalny pomysł? Dosyć wymowne zbliżenie, prawda? Czy tam było 10 tysięcy megaton? A to jest bardzo dużo. No ale ucieszony pan kierowca na służbie jedzie dostarczyć produkt. Niesamowite. No i co teraz? Co w tej sytuacji, jeśli już kierowca dostał rozkaz, dostał polecenia, gdzie powinien się udać? Eskortuj ładunek do bazy. A jak mam to zrobić? W sensie... Mam tak po prostu iść sobie za tą ciężarówką?
Ej, nie trąb na mnie. Niemiłe, niemiłe zachowanie. Szybko, 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 szybko. Odczytam sobie twoje myśli jeszcze. Żeby bezpiecznie móc podążać za naszym transportem. Skromnym, bo skromnym. Ej, a to było niemiłe z ich strony. Świetnie. Czyli po prostu wcześniej coś poszło nie tak. Dobra. Jak dobrze, że są te krowy tutaj. Ej, czemu ty atakujesz tą ciężarówkę? Proszę przestać tak robić. A ty będziesz mnie tak... Poleciał. No tak. No dobra, no moja forma została ujawniona, no to co ja mogę poradzić na to? Dobra, krówki, idźcie tam sobie pobiegać w bliżej nieokreślonym miejscu. Coś pięknego. A gdzie są ci żołnierze? No, musisz poczekać. No, dalej. O! Mam większy kamyk. No. Dobra, panowie, wy mnie tu irytujecie trochę. Co to za zachowanie? Dobra. Leć. 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 Co ci jeszcze blokuje drogę? To nie jest skała, możesz przyjechać. O nie. No tak. To wiele wyjaśnia, czemu ta ciężarówka nie mogła jechać. Widzę cię. Co? Materiały wybuchowe? Dobra, ciężarówko, stój. Muszę przyblokować drogę. W sensie, no właśnie, przyblokować drogę. Dobra, tu jest pan z wyrzutnią. Nie lubimy pana z wyrzutnią, to po pierwsze. No dobra, no rozbij żołnierzy przy pomocy min. No tu jest mina. Nie! No. O, widzę was. Nie trąb na mnie. Dobra, no to robi boom. Piękna historia. Piękna historia. Dobrze, że oni atakują mnie, a nie ciężarówkę. No dobra, jeszcze gdzieś jakoś to... Dobra, idź tam sobie. Możesz jechać? Możesz jechać. Gdzie są te miny? No to już ich nie ma. Eskortuj. Boink. Spare your life.
A czy ja miałem to zrobić? Chyba nie. Chyba była zła decyzja. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem. Bo dostarczyłem do bazy. Tylko tutaj nie ma informacji, co mam z tym zrobić. Ojej. Proszę. To jest ta baza? Eskortuj, otwórz bramę. Come on! Hmm? Coś tu się na czerwono świeci. Podejrzanie. No nic, dobra. Otworzymy sobie to. No i... jedziemy powoli do celu. Wybaczcie, musiałem się zastanowić, czego gra ode mnie wymaga. O, tego ode mnie wymaga. No. Świetnie. Po prostu... A, świetnie. Nie, nie, nie. Oni atakują moją... Nie, oni w sumie atakują mnie, a nie ciężarówka. To tyle dobrego. Tyle dobrego, że atakują mnie, a nie ciężarówkę. Dobra, spokojnie. Szybko się podleczyć. Kulturalnie do przodu. A, czołg. Dobra, czołg rozbity. O, skomplikowana sytuacja. Dobra, ciężarówka sobie ładnie wjechała, nie? To jest niesamowite. Aktywuj ładunek, a jak mam to zrobić? Aktywuj. Będzie bum bum. Tak, będzie bum bum. Uciekamy stąd. Mam nadzieję, że... przy pomocy rakiet? Ale dreptają, żeby to naprawić. Nie ma takiej opcji. No gdzie? Co wy chcieliście zrobić? Ej, panie kolego. A, to jest niesamowite. Powiem wam, że to jest strasznie ciekawy motyw. Jak rozbrajają bombę? Słucham? A ja wyciągam rękę, a wy takie rzeczy robicie? Bardzo brzydko z waszej strony. Explosion. Ej, widziałem cię. Widziałem cię. No. I po co ci to było? No. Aj. Oj. Jej. W sumie zastanawiam się, jak się kontrowało te pociski, tak wam powiem, szczerze mówiąc. Jak mi się udało? No nie udało mi się jeszcze. Jeszcze mam parę spraw do zrobienia, no. Ojejku. No tak, bo on musi w sumie w żołnierzy trafiać. No. Staram się, szefie. Dobra, ich główki robią piu-piu. W sumie nie tylko główki. O! No, panie żołnierzu.
Proszę strzelić tutaj rakietą w moją stronę, dzięki. Jest! Mamy to! Dobra, nie wiem w ogóle nad czym wy się głowicie, skoro wasze głowy posłużą mi w nieco lepszym celu. Dobra. Tak, to bym się zajmie. Gdzie wy jesteście? Ojej. A, piorunujące wrażenie? Czy tam się coś otworzyło? Wejdź na pokład Spotka. Słucham? A, mało czasu na ucieczkę. Krypto, ach, ja wiem, że chcesz. To niezłe pocieszenie. To niezłe pocieszenie. Szczerze, no nie, no nie ma problemu tutaj, żeby to zrobić. Na całe szczęście jest dash, jest możliwość tutaj tego latania. Chociaż właśnie, czy ta możliwość latania jest dla mnie wystarczająco? Dobra, no nic. Taktyczna ucieczka z tego terenu. No i mam nadzieję, że zobaczymy dzieło tutaj naszej akcji. Ale jasno. Co tu się... A, no tak. Bum, bum. Eksplozja w wojskowej fabryce Flag. Mieszkańcy zaskoczeni pokrzepiającym deszczem gwiazd i pasków. Fabryka Flag na środku plaży. You want to explain to me why our troops are abandoning Area 42? They're not leaving, they're regrouping. Everything's under control. Really? So the airfield hasn't been destroyed by one of our own nukes? It's that commie spy from Santa Modesta. He got in somehow, messed with one of our experiments. Don't worry, I'll catch him. That's what you said in Santa Modesta. Frankly, General, I'm beginning to question your resolve. Oh, I'm resolved, all right. That explosion was meant to take me out. You're saying this communist spy has a personal vendetta against you? Maybe you don't get the mindset we're up against. No, no, General. I'm taking you very seriously. The president should hear this. Get back to Capital City. Ooh. I don't take orders from you. In this matter, I speak for the president. You know that. Oh, majestic. No dobra, tylko kim on jest? Bo, tak wiecie, pojawia się ta postać, ale my absolutnie nic o nim nie wiemy. Bardzo długa cutscenka zresztą, jak na Destroy All Humans, to trzeba przyznać. Dawaj, pościg. O, latający talerz. Misja zakończona powodzeniem. Nagroda regulator głośności. No i co teraz? Co teraz się wydarzy? Czyżby dalsza część questa? Chyba nie. Nie wydaje mi się przynajmniej. Spodek czy krypto? Zobaczmy, jak wygląda następna misja. Wymaga ode mnie dwóch form. No to skoro kolejna misja wymaga ode mnie dwóch form, no to myślę, że możemy ulepszyć sobie pewne rzeczy. Tak po trochu. Trochę tego. Działo soniczne. Zniszczenie pojazdu wywołuje potężną falę. Jeśli zniszczy kolejne pojazdy, ta fala wywoła... Ej, szczerze? Świetna opcja. Bardzo świetna opcja. No i zobaczmy sobie, czy ja chcę robić kolejną misję. Szczerze? Jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej, więc nie przedłużając, bierzemy się za dalszą część podboju. No i misja, ta wspaniała śmierć. No dobra. No to tytuł dosyć wymowny i sugerujący mniej więcej to, co się może zdarzyć. Jednak czy tak będzie i tym razem, przekonamy się w przeciągu najbliższych paru minut. No, niesamowite rzeczy się dzieją w tym tytule. Powiem wam, że bawię się doskonale z tym tytułem. Nie wiem, czy też macie takie wrażenia, ale gra jest bardzo przyjemna, bardzo luźna.
Czasami wymagająca, chociaż to też jest ważne słowo, czasami. Ponieważ są misje, które mam wrażenie, że są dużo trudniejsze od innych, a w niektórych zwyczajnie wystarczy się poskradać. No i jesteśmy na miejscu, misja ukończona. No ale nic, zobaczmy, co będzie następne. Na razie zapisywanie, bo to też jest ważna część fabuły. Data on the structural integrity of the local architecture. I'm activating our latest F-800 drone to scan these hegemonic edifices. Let me guess. You need me to bait. Było szybkie cięcie, już do was wróciłem, ale zaraz wam powiem, dlaczego ono było. Hasta la vista, Crypto. Ogólnie sprawy mają się tak, że w trochę niewłaściwy sposób zacząłem robić tą misję, w sensie... paradoksalnie rzeczy, które no właśnie miałem zniszczyć teraz, zniszczyłem dużo szybciej. Przez co gra tak jakby nie pozwoliła mi na poczynienie pewnych kroków. Ale jak widzicie teraz udało się to zrobić bez najmniejszego problemu. Więc tutaj akurat trzeba się trzymać pewnych reguł, pewnych kolejności. No ale to jest misja taka stricte dotycząca osłony. Ale szybko się z nim rozprawiło. Jej, jak się kręcę. To musiało być naprawdę bardzo udane badanie. O, wow. Czy wy to widzicie, jak to lata jak szalone? Ta sonda lata jak szalona. Piękna sprawa. No dobrze, tu sobie ładnie będziemy skanować wszystko. Na bieżąco. Z wami się mogę też rozprawić. W ten sposób. Czemu by nie? Piękna sprawa. Dobrze, 10 sekund. No to jest iluzik. To jest wszystko ok. Możemy sobie zaznaczać ludzkie głowy. Przy okazji badania są prowadzone w sposób należyty. Dotrzyj do zaznaczonej lokalizacji. Lecimy sobie. Zniszcz wyrzutnię antyrakietową. No. I to jest chyba to. Bingo. No ogólnie, to wiecie, sprawa była taka, że... ja te rzeczy zniszczyłem na samym początku wcześniejszego podejścia. No i gra się doprowadziła do takiego stadium, że powiedziała: ej, nie możesz zniszczyć czegoś, co nie istnieje. I stwierdziłem: no faktycznie nie może tak się stać. Więc wiecie, to nie jest nic skomplikowanego akurat w tej misji, to stwierdziłem, że fajnie będziemy sobie nawet rozegrać od nowa. No, zwłaszcza, że byłem też na początku, więc wiele nie straciłem. W sumie wy również. Dobra, tu możemy sobie z ludźmi się rozprawić. W sumie to był cywil. No tak, takie uroki kosmicznej inwazji. Ten, co w ogóle tu kombinuje? Dobra, ładnie uspokójcie się, zajmujcie się badaniem. Piękna sprawa. Szczerze, jak ta sonda została ulepszona, robi niesamowite rzeczy. W ogóle zobaczcie, ile doświadczenia udało się zdobyć. Wejdź na pokład Spotka? I to tyle? To już? Nie, no nie chce mi się wierzyć. No gdzie? No dobra, no zobaczymy sobie. Jesteśmy w Spotku. O, no i jest wojsko. Jest i wściekłe wojsko, które będzie chciało ze mną walczyć, albo będzie chciało zniszczyć to miasteczko. No dobrze. Dobrze, moi mili, dobrze, moi drodzy. Szykuje się zadyma na sam koniec. A szykuje się dosyć duża zadyma, może być ciekawie. Przekonajmy się, co gra dla mnie przygotowała. Tylko musi się doczytać do końca. A jak ten etap się doczyta, to ja już będę wiedział, że to jest zwieńczenie dzisiejszego odcinka.
Jasne, nowa przerażająca broń. Ogólnie powiem wam, że próbuję zrobić tę misję najlepiej jak się da. Ponieważ skoro jest taka możliwość, to dlaczego by sobie nie skorzystać? Ogólnie co jest proste? Znaczy, co jest proste? Ładnie powiedział. Nie, ojej, zostałem trafiony. Musimy zniszczyć całe miasto. Proste, przyjemne i w miarę zrozumiałe. Prawda? No właśnie. Minus jest taki, że wszędzie poukrywane są struktury obronne, z którymi trzeba sobie poradzić. Ogólnie teraz jak na złość znajduję je w miarę prosto. Jak na złość. Ale przez ostatnie parę minut, kiedy próbowałem całość zrobić, to powiem wam tak. No było słabo, bo jak dochodziłem do pewnego momentu, to już nie mogłem znaleźć konstrukcji wojskowych i zwyczajnie mój stateczek robił boom. Tak, taka smutna historia, smutna prawda, ale teraz jest zgoła inaczej. Teraz radzimy sobie bez najmniejszego problemu. Tak, dokładnie. Przy okazji muszę uważać na te namioty, które, znaczy namioty, balony. Jakie namioty? Co ja gadam? No dobra, super, udało się. No, to teraz pobawimy się z nową bronią. Bo zobaczcie, mam taką fajną broń, która robi piu. I wszystko w jej zasięgu znika. Fajne, prawda? Też mi się podoba. O, wow, ile rakiet dostałem. Niedobrze. Niedobrze, ale z pomocą w rozbijaniu światów, to też Santa Modesty, pomoże mi moja wcześniejsza broń, którą poznaliśmy niedawno. I jak widzicie, również ma rozmach. Co nie oznacza, że laser, który jest bronią podstawową, który zresztą został wzmocniony, oj, radzi sobie fenomenalnie. No tutaj myślę, że mieszkańcy Santa Modesty zapamiętają ten dzień na wiele, ale to wiele lat. Może i nawet na setki lat. Bo tu raczej nikt się tu nie uchowa. No zobaczcie, to samo przez się mówi. To jest koniec tego miasteczka. Tak, ogólnie chciałbym wam pokazać jeszcze tą broń. Tą lepsiejszą broń. Z tym, że ona się strasznie długo ładuje. Żeby ona zadziałała, trzeba uzbierać wiele, ale to wiele przedmiotów. A w sytuacji szybkiej ekspansji i dominacji nad światem, no dosyć ciężko, żeby załatwić sobie właśnie ten czas. Dobra, porozbijamy budyneczki. No, gdzie niby chcą się rozbić, ale walczyły do końca. Jednak nic nie jest w stanie oprzeć się kosmicznej broni, no i ten laser niesamowicie radzący sobie z całym towarzystwem. No dalej, pancerne budynki jakieś takie, którym nie mogę nic zrobić. Dobra, rozbijemy ciężarówkę, zgarniemy przedmioty. No dobra, potrzebujemy czegoś lepszego. O, od razu lepiej. Muhahaha. Poznajcie gniew obcych. O, to ja, przedstawiciel rasy Krypto. Znaczy, wiecie, nasz protagonista. Żeby nie było. No niesamowite, jeszcze jeden domek i powinno być po zawodach. No, pogoniłem ich zdecydowanie. Oj tak. Oj tak, całe miasteczko legło w gruzach. No i udało się. Udało się zrobić to, na czym mi zależało. No nie, nadal to nie oni. Czerwony spodek równa zdjęłem dzielnicę handlową Santa Modesta. Ach, no właśnie. I widzicie, ja się staram. Próbuję tutaj pokazać kosmici, szare ludziki, czy też zielone ludziki. Oni, nie, to komuniści. To oni to zrobili. No, jak tu się z nimi dogadać? No nie wiem.
Absolutnie nie mam pojęcia, jednak zdaję sobie sprawę, że będą potrzebne lepsze osłony. W ogóle jakiekolwiek osłony. No bo nasz statek jest troszkę... troszkę cierpiący przez pryzmat właśnie walki. Dekonstruktor zwiększa zasięg, zwiększa pojemność, zwiększa zasięg wybuchu. To brzmi dobrze, prawda? No i przed nami kolejne zadanko. Jednak to zostawimy sobie na kolejny materiał, więc dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przy okazji dajcie znać, jak wam się materiał podobał. Więc widzimy się wkrótce. Spokojnego dnia wam życzę. Hej, hej!